2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish. Sobotę 17 czerwca 2017 roku wita Państwa na antenie Radia 2000 FM Beata Rumianek, a w studio Radia 2000 FM w Beirut towarzyszy mi dzisiaj Andrzej Dłubak. Tak właśnie, sobota 17 czerwca i naprawdę nie do uwierzenia jest to, że to już czerwiec, że minęła połowa roku, kiedy wydaje się, że to dopiero luty i nie wiadomo gdzie podziały się te wszystkie miesiące. Audycje w języku polskim nadajemy w każdą sobotę w godzinach od 11.30 do 13.00 w paśmie 98,5 FM. Można nas też słuchać w internecie o dowolnej porze. Na naszej stronie internetowej podaję adres www.pl2000fm.blogspot.com.au. Znajdą tam Państwo informacje, felietony, liczne fotogalerie, a także mamy już dużo ponad 300 audycji archiwalnych. Mamy też swoje strony na YouTube i na Facebooku. A wystarczy w wyszukiwarce Google napisać Polska Sekcja Radia 2000 FM i pojawią się linki do wszystkich naszych stron. Oto numer telefonu do studia, który będzie czynny zaraz po zakończeniu audycji przez 15 minut. 97155411. Ogłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy radio2000fm@o2.pl. Cały czas jesteśmy jeszcze w nastroju teatralnym, a to za sprawą Teatru Fantazja. Nadamy dzisiaj zresztą wywiad z Janną Borkowską, która jest dyrektorem artystycznym Teatru Fantazja. Usłyszą Państwo również parę słów o wyobraźni. Tak, trzeba marzyć i trzeba sobie wyobrażać różne rzeczy, bo to prowadzi tylko do sukcesu. Opowiem Państwu również o historii rynku krakowskiego. Alicja Klęczon opowiada o piątym festiwalu imienia Krzysztofa Klęczona w Pułtusku, a na koniec relacja z restauracji krakowskiej Trzy Rybki. Jak wspomniałam, cały czas jesteśmy w nastroju teatralnym, tak więc dla Państwa zaśpiewa na początek Radosław Elis. Życie to nie teatr, ja Ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. To słowa Edwarda Stachury. A piosenkę Życie to nie teatr śpiewa dla Państwa Radosław Elis. Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz. Paski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja Ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie, nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie lwa. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte, potem zamkną się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie smoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przy cudowny stworze wiesz. Ty i ja, teatry to są dwa, ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz
łzy. Ty najwyżej w turę wnosisz brwi i niezaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie ma. Cały jestem zbudowany z ran, lecz gdy śmieje się, to w gruncie śmieje świat. Cały świat. Mamy za sobą już pierwsze przedstawienia sztuki Brunch Teatru Fantazja. I dzisiaj na antenie goszczę Joannę Borkowską-Surucić, która tym razem występuje jako opiekunka artystyczna. Co to znaczy? Dzień dobry. Opieka artystyczna to tak po prostu reżyser umieścił, ale ja niewiele opiekowałam się artystycznie. Samym reżyserem się trudno opiekować, bo jest to osoba o niezwykłej indywidualności i w związku z tym opiekuje się sam sobą. Ale jeżeli chodzi o resztę grupy, to oczywiście wiadomo, że przy takiej produkcji i przy tylu różnych elementach wiadomo, że jest potrzebny, powiedzmy, asystent, a przede wszystkim taki producent. I chyba taką rolę właśnie tutaj sobie do tej sztuki w jakimś stopniu wymyśliłam, albo raczej razem z Michałem sobie wymyśliliśmy, że tak to będziemy robić. Pomagaliśmy sobie wzajemnie, oczywiście jak on jakiekolwiek miał problemy, to zawsze służyłam pomocą. Jest dużo różnych rzeczy do załatwienia. Jak wspominał wcześniej Michał, w swoim wywiadzie jest to teatr społeczny, w związku z tym wiele osób jest jakby namawianych do współpracy, a oczywiście nic za to nie dostaje w zamian. Oprócz satysfakcji zdecydowanie, mam nadzieję. Więc jest to ciężki, znaczy może nie ciężki to nie, ale skomplikowany proces, ale bardzo, bardzo przyjemny na końcu. No ale artystycznie to tutaj sztuka Brunch jest bardzo rozbudowana, patrzę właśnie na ulotkę i mamy i oprawę graficzną, i oprawę plastyczną, i mamy charakteryzację, nie i mamy kostiumy, ilości niesamowitej, mamy muzyków właśnie, i wykonawców, czyli artystycznie tam było trochę do zorganizowania. No oczywiście, śmieję się oczywiście, że było cała masa rzeczy. Uczestniczyłam w próbach, razem zastanawialiśmy się nad wieloma rzeczami, ale bardzo mi się wszystko to podoba i bardzo się cieszę, że Michał chciał wyreżyserować tę sztukę. Miał zresztą od początku pomysł, raz, że oczywiście, ponieważ jest po szkole teatralnej Państwa Machulskich przy Teatrze Ochota, była to dla niego pewnego rodzaju podróż sentymentalna, wyreżyserowanie właśnie tej sztuki i pióra Juliusza Machulskiego, ale też Michał jest pełen pomysłów, jest osobą niezwykle zdolną i wszechstronną. W związku z tym dla niego, jako dla człowieka młodego, jest to taki jakby stopień, no jeszcze jeden stopień wtajemniczenia i myślę, że sobie z tym bardzo dobrze poradził. Zresztą wszyscy nie mieliśmy wątpliwości, że sobie poradzi, a cały zespół zawsze mu wiernie sekundował i starał się pomagać i jest pełen uwielbienia niemalże dla jego różnych pomysłów i no po prostu generalnie była to wspaniała współpraca i myślę, że Państwo, że widzowie też się ze mną zgadzają, że rezultat jakby tej współpracy jest godny obejrzenia i mam nadzieję, że się świetnie z nami bawiliście i będziecie bawić. Kolejne plany, może tak zapytam, również od uchylenia rąbka tajemnicy na przyszłość? No mamy znowu też oczywiście kolejne plany, to znaczy niedługo wyjeżdżamy, w październiku, 1 października lecimy do Nowej Zelandii z dwoma sztukami, z serenadą Sławomira Mrożka i z klubem kobiet porzuconych Magdaleny Wołejko. Zostaliśmy tam zaproszeni na zjazd Polonii w Nowej Zelandii, więc to są pierwsze plany. Po czym jak wracamy, oczywiście musimy jeszcze też powtórzyć sztuki, powtórzyć jeszcze próbować, bo to jest normalne, no my się spotykamy raz w tygodniu, teraz w przypadku Brunch spotykaliśmy się dwa razy, ale to jest nasz plan po właśnie naszej premierze. Jeszcze nam się szykuje w międzyczasie wyjazd do Canberry, może z Brunchem, może z serenadą,
A później no to jest jeszcze jedna sztuka, którą być może zaczniemy, to wszystko zależy jak nam czas pozwoli. Planujemy, że zaczniemy powiedzmy w listopadzie tę sztukę. To będzie sztuka o Salvatore Dali, pana Andrzeja Koło, którego poznaliśmy w Los Angeles i który chciałby, żeby też zresztą stara się nam jakby pomóc, też będzie się starał pomóc finansowo. Chciałby, żeby ta sztuka była pokazana, wyreżyserowana tutaj w Sydney, w Australii. Także nad tym się pochylimy prawdopodobnie w listopadzie. No i mamy jeszcze plany wylotu do południowej Afryki. To jest też pomysł jakby przez kontakty tutaj z kolei Michała. Może nam się to uda, to też jest plan. Styczeń, luty w przyszłym roku. Także ciągle coś się dzieje, no, jest dużo, dużo różnych ciągle rzeczy. Ciągle coś się dzieje. No Teatr Fantazja bardzo busy. No właśnie, busy strasznie. Właśnie serenadę reżyserowała Marta Kić-Gubała, teraz Michał Brancz. Ciągle się rozwija, mamy nowego dyrektora administracyjnego, który się zajął jakby taką administracyjną, logistyczną sprawą dotyczącą naszego wyjazdu do Nowej Zelandii. Także cała masa różnych rzeczy, które się dzieje. A kto jest dyrektorem? Administracyjnym jest Marta Zubek. Marta prawdopodobnie pochyli się nad też przetłumaczeniem serenady, ponieważ publiczność Nowej Zelandii życzy sobie, żeby jednak to było... Znaczy nie to, że życzy sobie, tylko po prostu ich jest niewiele, więc chodzi nam o to, żeby to doszło do każdego widza. Będzie dużo ci, którzy niestety nie dysponują, dużo widzów, którzy nie dysponują umiejętnością rozumienia naszego ojczystego języka. Czy zwiększa się liczba aktorów? Zwiększa się. Mamy teraz przy branżu, jak Państwo zauważyliście, oprócz dodatkowych różnych aktorów, którzy może przypadkowo, to znaczy przypadkowo są gościnnie, zostali zaproszeni do branż. Czy z nami zostaną na dłużej, to jeszcze się okaże. Natomiast zdecydowanie mamy nowy nabytek, młodą Agatkę Kruszkę, która jest naprawdę niezwykle utalentowaną i uroczą osóbką. I jest to nowy nasz nabytek. No i mamy Wiesia Rogolińskiego, którego też odziedziczyliśmy po kabarecie vis-a-vis, ale Wiesio to już był z nami, już z nami poleciał też do Los Angeles. Jeszcze mamy oczywiście ekipę filmową i mamy takiego zaprzyjaźnionego kolegę, który jest operatorem filmowym po Szkole Łódzkiej, Mario Suze. Mario też jest zachwycony naszym teatrem. No niestety muszę powiedzieć nieskromnie jest zachwycony, bo jakoś tak do nas przychodzi. Jak powiedziałam, jest to teatr społeczny. Nikt nam jakby w takim sensie no, nie płaci, więc Mario sam jakby tak spontanicznie zdecydował się, że będzie nam pomagał. Zrobił nam fantastyczne zdjęcia, fotosy i uczestniczył tutaj w branżu. Bardzo pomógł Michałowi. Cieszę się, że mogliśmy go znaleźć. Napisał do mnie maila zupełnie przypadkowo przez Darka Paczyńskiego. Właśnie co mnie najbardziej cieszy, o czym też Michał mówił, taka współpraca Polonii. Mamy właśnie całą masę sponsorów. Wszyscy chcą nam pomagać. Mi się to tak bardzo podoba. Wiadomo, stare przysłowie, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Właśnie przez tyle lat jesteśmy razem i bardzo ważne, że utrzymujemy tę naszą spójność, tą przyjaźń, tą pasję. Czyli Teatr Fantazja się rozwija. Zapraszamy Państwa, bo nowa sztuka jest rzeczywiście bardzo zajmująca, bardzo nowatorska. Tyle ciekawych i nowych rozwiązań wprowadzonych przez Michała Maciocha. Także zapraszamy znowu dzisiaj o godzinie 6 do Klubu Polskiego w Bankstown lub jutro o godzinie 3 po południu również do Klubu Polskiego w Bankstown. Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę i zapraszam jeszcze raz radiosłuchaczy na brunch. Dziękuję bardzo, rozmawiałam z Joanną Borkowską-Surucić. Patrz, oto teatr. Przyszedłeś, byś chciał, bo tu mądrzy lub chociaż zabawa. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmieje, nad kim łza i że nic się nie stanie naprawdę. Wolno rolę odegrać i wyjść, nie musimy zabierać jej w życie. Mylić jawy i snu, to jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo ten teatr tam obok nas nie zna granic patosu ni plani. Triumfuje Tartini, kto żyw, nikt o królu nie krzyknie, że nagi. Lecz
co jest grane, czy dramat, czy skecz, czy tragedia, czy farsa, któż spada. Wiem jak mało kto, że odróżnia je to, w której chwili kurtyna, kurtyna opada. Patrz, oto teatr, przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść, nie musimy zabierać jej w życie. Mylić jawy i snu, to jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo ten teatr tam obok nas nie zna granic, patosu ni plagi. Triumfuje tardziw, oklaskuje kto żyw i kto królu nie krzyknie, że nagi. Lecz co jest grane, czy dramat, czy skecz, czy tragedia, czy farsa, któż spada. Wiem jak mało kto, że odróżnia je to, w której chwili kurtyna, kurtyna opada. Piosenkę Teatr uczy nas żyć śpiewał Zbigniew Wodecki. I od razu komunikat. Teatr Fantazja zaprasza na przedstawienie Wariacje na temat Brunch pióra Juliusza Machulskiego w adaptacji i reżyserii Michała Maciocha. Przedstawienia odbędą się jeszcze dzisiaj, w sobotę o godzinie 18 oraz jutro w niedzielę o godzinie 15 w Klubie Polskim w Bankstown. Rezerwacja biletów pod numerem telefonu 0414 47 4641 lub bezpośrednio do nabycia przed spektaklem. Słuchają Państwo Radia 2000 FM 98.5. You are listening to Radio 2000 FM 98.5. Kolej na następne wyniki badań Uniwersytetu Sydneyjskiego. We wtorek, 16 maja, odbył się wykład profesor Maureen Irish, która jest profesorem w Szkole Psychologii Uniwersytetu Sydneyjskiego w dziale Brain and Mind Center. Ludzie spędzają około połowy dnia codziennie na myśleniu o przeszłości i na wyobrażaniu sobie przyszłości, powiedziała profesor Irish. Zwykle uważamy, że nasza pamięć jest zorientowana na przeszłość, że myślimy, wspominamy przeszłość, ale nowe dowody i badania pokazują, że myślenie o przyszłości czy wyobrażanie sobie przyszłości jest równie ważną funkcją ludzkiego mózgu. Wyobrażając sobie przyszłość, budując ją, możemy wyobrazić sobie i zobaczyć wynik naszych decyzji czy naszych działań, a to powoduje, możemy podjąć decyzje, podejmować mądrzej. Są to przemyślane decyzje, bo wyobrażamy sobie różne wyniki podejmowanych decyzji czy czynów. Możemy również w pewnym sensie stymulować wynik czynów czy decyzji, właśnie wyobrażając sobie ten wynik i to jest oczywiście prostsza metoda niż skakanie na głęboką wodę, narażając się na duże koszty czy też narażając się na niepowodzenie. Jest to tak zwana decyzja przemyślana, wyobrażamy sobie jej wynik.
Podobnie możemy też w pewnym sensie umysłem przenieść się w przyszłość, w czasie i wyobrazić sobie, jak niektóre działania czy wydarzenia w naszym życiu mogą się rozgrywać. Możemy planować różne hipotezy, które sobie stawiamy, czy pomysły, które sobie wymyślimy. Możemy wyobrażać sobie, jak one mogłyby się spełnić. Oczywiście pamięć przyszłościowa czy wyobraźnia pokazuje nam też, jakie mogą być uczucia, myśli i emocje ludzi dookoła nas. Możemy sobie to wyobrazić, jak ludzie dookoła nas reagują na pewne działania, na różne działania. W związku z tym profesor Arisz uważa, że wyobraźnia odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjach życiowych, w adaptacyjnych funkcjach życiowych. Uważa się, że do roku 2050 w Australii będzie ponad 1 000 000 osób chorych na demencję. I demencję, i nie tylko demencję, na różne choroby związane z utratą pamięci. Często utrata pamięci jest jednym z pierwszych symptomów poważnej demencji. I dlatego jest wielka potrzeba, uważa profesor Arisz, żeby wynaleźć nowe metody myślenia i działania, żeby opiekować się tymi ludźmi, którzy właśnie mają tego typu problemy. Profesor Arisz tłumaczy, że jej badania, które właśnie zakończyła, pokazują, że wyobraźnia czy właśnie planowanie przyszłości, wyobrażanie sobie przyszłości jest stanowczo w demencji funkcją, która nie działa w ogóle. Wiadomo już od dawna, że osoby z demencją mają problemy z pamiętaniem rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości, niedalekiej przyszłości. A właśnie badania profesor Arisz pokazują, że to samo dotyczy przyszłości. Czyli, że osoby chore na demencję nie mają wyobraźni, nie mogą sobie wyobrazić przyszłości. Otóż wyobraźnia i widzenie przyszłości pomaga w empatii, pomaga również w przepowiedzeniu sobie efektu, czy wyobrażeniu sobie efektu naszych działań, czy właściwie głównie naszych działań, ale i myśli. I wyobrażenie sobie efektu, jakie te nasze działania mają wpływ na innych dookoła nas. Wyobraźnia oczywiście pozwala żyć poza teraźniejszością. Niemożność wyobrażenia sobie przyszłości może spowodować nawet depresję, apatię i również niemożność współdziałania z innymi, działania z innymi, interakcji z ludźmi dookoła nas. Badania profesor Arisz pokazują, jak zmiany w mózgu, w niektórych rejonach mózgu, które zajmują się właśnie pamięcią, zmniejszają możliwość mózgu pamiętania rzeczy w przyszłości, ale również wyobrażania sobie przyszłości. Profesor Arisz pokazała również, że brak wyobraźni inaczej przebiega w różnych typach demencji. To oczywiście z kolei ma znaczenie w swojej opiece nad takimi osobami, w przyszłym planowaniu zajęcia się i terapii nad osobami z utratą pamięci. Z perspektywy teoretycznej, profesor Arisz mówi, jej praca pokazuje, jak bardzo, bardzo złożony jest mózg ludzki, a szczególnie system pamięci, i jak bardzo słabnie z czasem procesem starzenia się. Profesor Arisz ma nadzieję, że jej praca pomoże w jakiś sposób w zrozumieniu tych kondycji patologicznych zmian mózgu. No i oczywiście spowoduje zmiany w opiece nad osobami chorymi na demencję. Dawno już w mieście drwił z niego każdy. Pośmiewiskiem był ludziom na co dzień. Od wariat chory na wyobraźnię, wiecznie w drodze spóźniony przechodzień. Dokąd idziesz? Pytali go bliscy. Z tego, bracie, to trzeba się leczyć. A on brał tekturową walizkę i wychodził swym obrazom naprzeciw, mówiąc: idę tam, gdzie bezmiar błękitu, światło cienie cyprysów przy drodze,
ferią barw każdy ranek rozkwita. Chociaż wiem, że do celu nie dojdę, idę tam, gdzie bezmiar błękitu, światło cienie cyprysów przy drodze. Ferią barw każdy ranek rozkwita, chociaż wiem, że do celu nie dojdę. Jak zaklęty, kurczył się w skrawek płótna na ramach, a on pieścił je jak pierś kobiety w siedmiobarwnych tęcz kreskach i plamach. Kiedy skończył, wpatrywał się w ciszy, by natchnieniem nasycić znów duszę. A gdy już dał się marszandom wykpić, pił noc całą, by z brzaskiem wyruszyć mówiąc: idę tam, gdzie bezmiar błękitu, światło cienie cyprysów przy drodze. Ferią barw każdy ranek rozkwita, chociaż wiem, że do celu nie dojdę. Idę tam, gdzie bezmiar błękitu, światło cienie cyprysów przy drodze. Ferią barw każdy ranek rozkwita, chociaż wiem, że do celu nie dojdę. Baladę Chory na wyobraźnię śpiewał Mariusz Zadura. Lubisz dobre wędliny o polskim smaku? A może jeszcze chleb, ciasta, polskie słodycze, ogórki, kapustę kiszoną? Koniecznie wstąp do sklepu Polones. Z polskimi wyrobami. 49 Arlouis Street w Chester Hill, telefon 96-449280. Sklep otwarty od środy do soboty. Wszystko kupisz przy miłej obsłudze. Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne. I tanie! Pamiętajcie, Polones, telefon 96-44-9280. Delikatesy Polones, sponsor Radia 2000 FM. Wybierasz się do kraju? Chcesz wypocząć na wyspach? Posłuchaj nas, kochany, sprawa jest oczywista. Tylko Magna Carta, gdzie pomoc i uśmiech, czas się twój szanuje. Magna Carta Travel. Dziewczyny tam miłe i podróż mniej kosztuje. Cóż, tak mówią klienci i chyba to prawda. Bo wszystko tam załatwisz, konta nie zrujnujesz, a w biurze gdy jesteś, jak w domu się czujesz. Magna Carta Travel, najstarsza polska agencja turystyczna rękojmią twojego bezpiecznego i udanego wypoczynku. Zawiadamiamy, że sponsor naszego radia Magna Carta Travel zmieniła swój adres na 4/28 Belmore Street w Burwood. E-mail magnatvl@bigpond.net.au, www.magnacartatravel.net.au. Telefon 97469964 oraz 97469895. Twoja podróż nic nie warta bez pomocy Magna Carta. Magna Carta Travel, sponsor Radio 2000 FM. Słuchają Państwo Radia 2000 FM 98.5. You are listening to Radio 2000 FM 98.5. Przegląd wydarzeń tygodnia. Czynić wszystko, czyli m.in. nie wpuszczać uchodźców. To jest nawiązanie do tej retoryki, którą rząd nas codziennie karmi, mówił w programie Minima 20 Marcin Święcicki, komentując słowa premier Beaty Szydło, wypowiedzianych podczas uroczystości z okazji 77. rocznicy pierwszej deportacji polskich więźniów politycznych do byłego niemieckiego obozu Auschwitz. Zdaniem Wojciecha Skurkiewicza z PiS to PO próbuje odnieść te słowa do kwestii migrantów.
Premier podkreśliła, że wielkim zadaniem dla polityków jest doprowadzić do tego, by tak straszliwe wydarzenia jak te, które miały miejsce w Auschwitz, a także innych miejscach kaźni, nigdy więcej się nie powtórzyły. Auschwitz to w dzisiejszych niespokojnych czasach wielka lekcja tego, że trzeba czynić wszystko, aby uchronić bezpieczeństwo i życie swoich obywateli, powiedziała premier Szydło. Sankcje z powodu nieprzestrzegania decyzji o relokacji uchodźców z południa Europy przez Polskę, Węgry i Czechy są prawie niemożliwe do zastosowania, przewidują eksperci w tekście opublikowanym na stronie internetowej francuskiego tygodnika L'Express. W teorii traktaty europejskie przewidują kroki przeciw krajom, które nie szanują wartości Unii Europejskiej. Sankcje mogą doprowadzić nawet do zawieszenia prawa głosu. W praktyce sprawa wygląda zupełnie inaczej, uważa cytowana przez tygodnik profesor prawa publicznego międzynarodowego Marie-Laure Basilien. Chcemy być kościołem wszystkich ludzi dobrej woli, zwłaszcza gdy przychodzą pokusy osłabienia jedności bądź niebezpieczeństw, podziałów i wykluczenia, mówił w czwartek kardynał Kazimierz Nycz podczas uroczystości Bożego Ciała na placu Piłsudskiego w Warszawie. W całym kraju odbywały się uroczystości jednego z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Kardynał Kazimierz Nycz przypomniał słowa Jezusa, aby byli jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. To też jest misja, z jaką Bóg nas posyła na ulicę. Procesja do Pana, procesja z Panem, jest równocześnie procesją ku sobie nawzajem. Aby w takiej procesji ku sobie nawzajem uczestniczyć szczerze, potrzeba pokonywać uprzedzenia, ograniczenia, wszelkie blokady, a czasem nienawiść i zawsze iść za Nim i z Nim, podkreślił kardynał Nycz. Ponad 20 samolotów Su-34 i kilka rozpoznawczych Su-24MR zostało przebazowanych do Kaliningradu z macierzystej bazy lotniczej w Woronyżu. Maszyny są pilotowane przez załogi z doświadczeniem bojowym nad Syrią, podaje portal defense24.pl. Według informacji, które przekazał Zachodni Okręg Wojskowy, przemieszczanie samolotów do granicy z Polską to element ćwiczeń w zakresie współpracy sił powietrznych i lotnictwa floty bałtyckiej. Autor artykułu podaje, że załogi z samolotów bombowych Su-43 posiadają doświadczenie z lotów bojowych nad Syrią, gdzie operowały w ramach pierwszej zmiany rosyjskiego kontyngentu lotniczego z bazy Chmeimim. W Woronyżu stacjonują jednostki, które jako pierwsze w Zachodnim Okręgu Wojskowym zostały wyposażone w nowy typ bombowca frontowego. Chcemy, żebyście usłyszeli, jak nas się tutaj traktuje, apelują polskie rodziny, którym niemiecki Jugendamt odebrał dzieci. W Berlinie zakończyła się konferencja Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Praktycznie nie ma sfery życia rodzinnego, w którą nie mógłby wkroczyć Jugendamt. Szczególnie przygląda się dzieciom z małżeństw mieszanych i cudzoziemskich. Brytyjska premier Theresa May przybyła w czwartek przed południem na miejsce tragicznego pożaru wieżowca w zachodnim Londynie. Wcześniej zapowiedziała śledztwo w sprawie przyczyn tragedii. W pożarze, który w nocy z wtorku na środę wybuchł w budynku Grenfell Tower, zginęło co najmniej 17 osób, a 78 zostało rannych. Straż pożarna poinformowała, że nie ma już szans, by w budynku był ktoś jeszcze żywy. Zbudowany w 1974 roku, budynek zapalił się krótko przed godziną pierwszą czasu lokalnego, a ogień w ciągu kilkunastu minut objął wszystkie 24 piętra. Przyczyna tragedii wciąż nie jest znana. Straż pożarna odmówiła spekulacji na ten temat przed przeprowadzeniem szczegółowego śledztwa. Przeszło 400 miliardów dolarów rocznie, czyli równowartość całego PKB Polski. Na tyle szacowany jest rynek fałszowanych towarów, 3/4 podróbek pochodzi z państwa środka. Chińczycy fałszują bez zażenowania i są w stanie podrobić wszystko, od żywności i odzieży, po elektronikę, auta, a nawet całe miasta. Tylko w Chinach można znaleźć się w jednym czasie w Londynie i San Francisco, zobaczyć w jednym miejscu 6 replik amerykańskiego Kapitolu oraz egipskiego Sfinksa. Chińczycy podrobili nawet Steve'a Jobsa, legendarnego twórcę iPhone'a. Gigant browarniczy Budweiser właśnie odkrył, że piwo z jego etykietami jest pokątnie sprodukowane w Kantonie w południowych Chinach. Pod koniec maja do sieci trafiły nagrania, na których widać, jak w obskurnych pomieszczeniach pracownicy zanurzają używane puszki w plastikowej misce z piwem, napełniają je, a następnie układają na taśmę, która przesuwa je do urządzenia zamykającego wieko. Dalej puszki były pakowane do kartonów.
Oprócz ceny, atutem Chińczyków jest też szybkość. Zanim w ubiegłym roku na rynek wyszedł telefon iPhone 7, sztandarowy produkt koncernu Apple, w Chinach już można było kupić akcesoria do niego, w tym słuchawki działające w technologii Bluetooth. Jętki żyją ledwie jeden dzień, a człowiek może przeżyć nawet całe stulecie. A jaki organizm żyje najdłużej na Ziemi? Sprawdzili to naukowcy i okazało się, że ustalenie wieku najstarszych gatunków może okazać się trudnym zadaniem. O najnowszych badaniach pisze magazyn Science. Najbardziej długowieczne wydają się drzewa. Tony Kirkham z Królewskiego Ogrodu Botanicznego w Londynie przyznaje, że często ustalenie ich wieku przypomina pracę detektywistyczną. Jednak najstarsze drzewa i prawdopodobnie zarazem najstarsze żywe organizmy na Ziemi żyją w kalifornijskiej Wielkiej Kotlinie na zboczach Gór Białych. Mowa o sosnach długowiecznych. Jedna z nich, nazwana Metuzalem, najbardziej długowieczna postać w Biblii, ma 4848 lat. Dokładna lokalizacja drzewa w lesie jest niepodana, aby nikt nie mógł uszkodzić sosny. W tym samym lesie kilka lat temu natrafiono na jeszcze starszą sosnę, której dotąd nie nazwano. Ma ona około 5067 lat. Obie sosny długowieczne przetrwały m.in. czasy Imperium Rzymskiego i budowy egipskich piramid. Tą wiadomością żegnam się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. Grupa Mozarta z Warszawy przedstawia utwór o kowie. Zaginął sławny badacz latających żab, profesor Baltazar Gąbka. Z Krakowa na ratunek wyrusza ekspedycja kierowana przez nie mniej słynnego podróżnika, wawelskiego smoka.
nowej to hucie piosenka, o nowej to hucie melodia. Któremu w niebezpiecznej wyprawie towarzyszy książęcy kucharz? Ha, 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 ha. Bartolini Makłowicz, herbu zielona pietruszka, mamma mia. Do usług. Ich śladem podąża tajemniczy Don Pedro Caravana, szpieg z krainy deszczowców. Teraz znajduje. W jego kształtowaniu dużą rolę odegrała lokacja Krakowa na prawie magdeburskim z 1257 roku. Powstał w trzeciej ćwierci XIII wieku i był przeznaczony przede wszystkim do celów handlowych. Znajdowały się tutaj głównie budowle miejskie, a także odbywały się najważniejsze wydarzenia. Jako rynek po raz pierwszy wzmiankowany był w 1300 roku. Obok tej nazwy funkcjonowały także inne: Ring, Circulus i Forum. Od 1882 roku występuje pod obecną nazwą. Jest jednym z największych europejskich miejskich placów o wymiarach 200 na 200 metrów. W drugiej połowie XIII wieku powstały pierwsze budowle handlowe. Najważniejszą były sukiennice, w których sprzedawano najdroższe sukno sprowadzane do Krakowa z Flandrii i Niemiec. Od strony wschodniej rynku już w czasach średniowiecza znajdowały się kramy bogate, gdzie handlowano towarami luksusowymi, takimi jak na przykład przyprawy korzenne. Z 1316 roku pochodzi pierwsza wzmianka o ratuszu, w którym urzędował wójt, odbywały się sądy ławy, a później zasiadali rajcy miejscy. W XIV wieku pojawiają się inne ważne budowle handlowe. Wielka waga ołowna pomiędzy sukiennicami i kościołem świętego Wojciecha, a także waga mała woskowa znajdująca się w południowo-wschodniej części rynku. Wielka waga była przeznaczona do ważenia ciężkich surowców, takich jak miedź, żelazo, ołów i srebro. W małej wadze ważono towary do wagi jednego centnara, czyli około 67 kg, m.in. wosk, mydło, ałun, smołę, żywicę, a także pieprz i inne przyprawy korzenne sprowadzone do Krakowa z odległych krajów. Wokół tych murowanych budynków mieściły się liczne kramy drewniane. W północno-zachodniej części rynku były położone głównie kramy piekarskie, rybne, olejne, a także szewskie, garncarskie i inne. Wśród budowli handlowych umieszczone były topnie kruszców, m.in. złota i srebra oraz tłuszczów. Naprzeciwko kościoła Mariackiego znajdowały się kramy, gdzie sprzedawane były wyroby z żelaza. Niewielkie wolne przestrzenie były używane do targów, na przykład u wylotu ulic Sławkowskiej i Szczepańskiej mieścił się targ i skład solny, natomiast między wylotami ulic Grodzkiej i Brackiej targ ołowny, na południe od Wagi Wielkiej targ węglowy, z kolei u wylotu ulicy Świętego Jana kurzy targ. W 1566 roku na terenie rynku znajdowały się aż 342 kramy. Wygląd zbliżony do obecnego rynek główny uzyskał w drugiej połowie XIX wieku, kiedy zburzono ratusz, dwie wagi miejskie oraz kramy bogate, a także wszystkie drewniane zabudowania handlowe. W latach 1875-79 przebudowano sukiennice według projektu architekta Tomasza Prylińskiego. Odnowiony gmach pełnił funkcje handlowe i reprezentacyjne. W 1883 roku na pierwszym piętrze otwarto Muzeum Narodowe. 16 czerwca 1898 roku na Rynku Głównym w setną rocznicę urodzin poety odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza wykonany przez rzeźbiarza Teodora Rygiera, z którym współpracowali Władysław Ekielski i Tadeusz Stryjeński. A teraz mają Państwo okazję usłyszeć oryginalny dźwięk hajnału z Wieży Mariackiej. Godzina 7 wieczorem.
widzę nawet trębacza, a właściwie jego trąbkę tylko, którą widać przez uchylone okienko. Pan trębacz pomachał wszystkim ręką z okienka i przechodzi teraz do drugiego okienka. Zamyka to okienko i przechodzi do drugiego, tak rozumiem. Na przełomie XIX i XX wieku poza sukiennicami handel odbywał się już tylko w północno-wschodniej i zachodniej części rynku. Obok kościoła mariackiego handlowano kwiatami, owocami, między wieżą ratuszową i sukiennicami drobiem, a na północ od nich sprzedawano nabiał i pieczywo. W okresie przedświątecznym po wschodniej stronie sprzedawano drzewka bożonarodzeniowe. Po zakończeniu II wojny światowej rynek główny pełnił jeszcze rolę najważniejszego miejsca targowego w Krakowie. W latach 1962-1964 zmieniono nawierzchnię, usuwając bruk, który zastąpiono granitowymi płytami. Urządzono postój taksówek, który został zlikwidowany w 1979 roku. W naszych czasach co roku na płycie rynku głównego odbywają się pochody laikonika, intronizacja króla Kurkowego, juwenalia, koncerty, targi bożonarodzeniowe i wielkanocne oraz niezliczone kiermasze i jarmarki. Nadal możemy nabyć tu piękne bukiety i wiązanki u kwieciarek krakowskich. W 1937 roku u stóp pomnika Adama Mickiewicza zapoczątkowano konkurs szopek krakowskich. Tradycja, która z powodzeniem kontynuowana jest po dzień dzisiejszy. A teraz uwaga, uwaga, mamy konkurs muzyczny. Za chwilę nadamy piosenkę, już kilkakrotnie prezentowaną w naszym radiu. Kto pierwszy zadzwoni do studia natychmiast po godzinie 13 i poda nazwę zespołu, otrzyma CD właśnie z tą piosenką. Przypominam numer telefonu 97 15 54 11. 97 15 54 11. Zatem czekamy na odpowiedzi Państwa już od godziny 13. Raz, dwa, trzy, hej!
seanse z powiek sen. Włosy u nich niczym len. Zapadł w serce, zapadł w duszę. Chłopcu miłość dały dwie. Zapadł w serce, zapadł w duszę. Chłopcu miłość dały dwie. Przeszło lato na jesień. Hankę w nocy, Jankę w dzień. Księżyc we dnie, słońce w nocy. Kochał Kazik obydwie. Księżyc we dnie, słońce w nocy. Kochał Kazik obydwie. Kazik, Kazik, Hanka, Janka. Kaziu, Kaziu, kochaj dwie. Kazik, Kazik, wina szklanka. Serca mu oddały swe. Aż pewnego wieczora przyszła Hanka do twora i spotkała, ich ujrzała, jak go Janka kochała. I spotkała, ich ujrzała, jak go Janka kochała. Kazik jurny dużo pił, w karczmie się z miłością bił. Bił się z winem, bił z chłopcami. Taki jurny Kazik był. Bił się z winem, bił z chłopcami. Taki jurny Kazik był. Kazik, Kazik, Hanka, Janka. Kaziu, Kaziu, kochaj dwie. Kazik, Kazik, wina szklanka. Serca mu oddały swe. Alicją Klęczon, żoną artysty, w związku z zaczynającym się 30 czerwca 5. Festiwalem Piosenek imienia Krzysztofa Klęczona rozmawia Ela Celajewska, a towarzyszą piosenki zespołów, które w tym roku wezmą udział w konkursie. Za tydzień zapraszamy na ciąg dalsze rozmowy. Wszyscy wiedzą, że jesteś jedną ze tych najmilszych i na metal. Ale kto by zgadł, kto by nagle wpadł na mych uczuć tajny ślad. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie. Nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na nie. Tylko ja mój sekret znam. Ale właśnie dziś przyszła mi na
teraz ze mną w tur, mych przyjaciół chór śpiewa głośno cały refren, który na to wpadł, który okrył ślad w tajemnicą. Się kocham, bebie. Nikt na świecie nie wie, nikt. Tego nikt nie zgadnie, co mam serce na nie. Tego ja sobie znam. 30 czerwca zaczyna się piąty już festiwal piosenek imieniem Krzysztofa Klęczona w Pułtusku. Mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z żoną artysty Alicją Klęczon-Korona. Witamy ponownie w Radiu 2000 FM, bo już gościłaś u nas kilka razy. Dzień dobry Państwu, dzień dobry słuchaczom, wszystkim witam. Alicja Klęczon, bo Korona to muszę dodać ze śmiechem. Ja oficjalnie nie jestem żoną pana Korony, mojego męża amerykańskiego, dlatego że tak tutaj wyszło, że oficjalnie nie jesteśmy małżeństwem. Ale witam Państwu i zbliża się rzeczywiście szybkimi krokami festiwal, który już piąta edycja, piąty rok, taki bardzo jubileuszowy, dlatego że 5 lat już trwa ten festiwal i będzie od 30 do 1 lipca 2017 roku. Czyli to są dwa dni tylko, tak? No, dwa dni zawsze były od samego początku. Chyba w jednym roku było 3 dni, ale to trochę męczące, no i na razie jest 2 dni. Może się coś zmieni w przyszłości, zobaczymy. Przed kilku dniami przyleciałaś do Warszawy z USA. Czy zdążyłaś już być w Pułtusku, żeby załatwiać jakieś sprawy organizacyjne, czy to dopiero przed tobą? Elu, już właśnie w piątek byłam na karkołomnym. Dlaczego tak mówię, karkołomnym? Dlatego jak wyjechałam o 8, to przyjechałam przed 9 wieczorem z powrotem. Byliśmy między innymi na bardzo ciekawej idei jednej ze szkół, zespołu szkół, bo to wiesz, tutaj w tej chwili likwidują gimnazja, szkoły podstawowe będą 8-letnie. I szkoła numer 3 chyba w Pułtusku zorganizowała konkurs dla dzieci. Dla dzieci w 5 kategoriach wiekowych. Jeszcze muszę dodać, że o to, żeby dzieci występowały w Pułtusku na normalnej, dużej scenie i w konkursie, to ja walczę od paru lat, dlatego że to jest związane z Ministerstwem Kultury. Co roku jest inny wiek. No niestety na 2017 mogą występować osoby, które ukończyły 18, górnej granicy na szczęście nie ma. Także to zaczęło się o godzinie 10, miało się skończyć ten konkurs w piątek 9 czerwca, bo o 12 już mieliśmy spotkanie w Urzędzie Miasta. Wyobraź sobie, że cała impreza się skończyła przed godziną 2, zebranie było o godzinie 3, niecałą godzinę, część musiała, no bo czekali na nas, część musiała tu jechać, swoje sprawy załatwiać, ale nam potem po godzinie 4 po południu, czyli 16 po polsku, musieliśmy przesłuchiwać kandydatów. W tym roku dosyć dużo ich było. Muszę powiedzieć, poziom coraz wyższy co roku. No i 35 albo 40 musieliśmy przesłuchać MP3. No i wybrać niestety tylko 12 kandydatów, co jest przewidziane. Jedno muszę tylko z dumą powiedzieć, jako Polonia tak zwana, że 3 wybraliśmy kandydatów, 2 z Ukrainy, 1 zespół z Londynu o naprawdę wysokim poziomie. Ja jestem z tego zadowolona i zapraszam Państwa z Australii, którzy mają talent muzyczny, piosenkarski, czy też
komponują swoje utwory. Także zebraliśmy 12 na finały. Jeszcze jedno chciałam zauważyć i przeprosić, dlatego że tą audycję twoją oczywiście będą odsłuchiwać w Polsce. I chciałam przeprosić, bo zauważyliśmy jedno, że niektóre MP3 są bardzo słabej jakości. Kandydaci, których było stać na profesjonalne nagranie, to zupełnie inaczej brzmi. Także nie wiem, czy możliwe, że mogliśmy kogoś skrzywdzić. Sama rozumiesz, że jest inne nagranie profesjonalne, inne nagranie w warunkach takich domowych. No ale mam nadzieję, że tych, których wybraliśmy, że nikogo nie skrzywdziliśmy właściwie. No i życzę im powodzenia. Chciałam tutaj ciebie zapytać, bo ja wchodzę na tą stronę Pultus Festival i pamiętam, że w poprzednich latach można było znaleźć te nagrania MP3. Ja mogłam je prezentować jeszcze nawet przed konkursem, żeby ludzie głosowali. Ale w tej chwili widzę, że jest taka możliwość, ale tych nagrań nie ma tam w ogóle, a miały być już od 1 czerwca. Wszystko miało być, tam trochę błędów. Od piątku nie wchodziłam, bo tam było do poprawki różne rzeczy. To już jest gestia Urzędu Miasta, niestety. Zanim przyjechaliśmy w piątek, to ja już to powinnam dostać, te nagrania i reszta tego jury pięcioosobowego, które to jest tak zwane pierwszy etap jury, to powinniśmy dostać tak jak w zeszłym roku. Niestety w tym roku nikt z nas nie dostał. Także znowu będą pretensje do miasta, jak zwykle. No niestety ta ich strona internetowa nie działa tak, jak powinno nadziałać, bo tam jest sporo błędów. Ja to już mówię jako informatyk, ale podobno im skwitował ten informatyk, który był i zabrał niektóre rzeczy. Tego też nie rozumiem i dlatego no nie mamy tych nagrań niestety. Ty masz rację, bo powinniśmy mieć dostęp do tych wszystkich, nie tylko tych 12. Wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu przynajmniej będą nagrania tych 12 MP3 oczywiście, bo będzie głosowanie internetowe. Nie wiem dlaczego, ale wiedzieli, że ja przylatuję 4 czerwca. Po prostu to jest z mojej winy, że czekali. Ja nie mogłam wcześniej przylecieć, bo nie mogłam dostać nawet biletu. Ale powinno na dniach w tej chwili się ukazać to głosowanie internetowe z 12 kandydatami do finałów. Jeszcze muszę dodać, że po tym jak internauci wybiorą, no to będzie już w czasie festiwalu drugie posiedzenie jury, gdzie będziemy wybierać no, finalistów. Jeszcze muszę zaznaczyć, nie wiem czy to jest nawet na stronie internetowej, ale chyba o ile pamiętam było, w tym roku są też bardzo wartościowe nagrody pieniężne. Przepraszam, że ci przerwę, ale zauważyłam, że są dużo wyższe nagrody niż w zeszłym roku, tak? No to ja też zauważyłam, słuchaj, dużo wyższe, tak. Nie wiem tylko, czy SAF, to Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Polskich, daje swoją jakąś nagrodę, bo w zeszłym roku chyba było 1000 euro, ale to już nie jest w mojej gestii. My jako Fundacja imienia Krzysztofa Klęczona też damy nagrodę pieniężną, bo zresztą dostaliśmy pewne fundusze z AIKS-u wyższe niż w poprzednich latach. Nagrody, masz rację, są dużo wyższe, jakoś miasto stanęło na wysokości zadania, tylko że to są nagrody no brutto, jak oni liczą, to faktura, podatek musi być zapłacony, te, bo ja dawałam w poprzednich latach gotówkę, dolary, no ale miałam prawo to robić. Bo tu widzę, że pierwsza nagroda 8 tysięcy złotych brutto, druga 5 tysięcy, trzecia 4 tysiące. I ta nagroda internautów jeszcze będzie 1000 złotych. To ona była w zeszłym roku ta sama suma. Mieli podwyższyć, o ile mi wiadomo, ale widocznie została na poziomie, ale to i to uważam, że jest fair w stosunku do internautów, bo nie każdy może przyjechać na Pultus Festival. Muszę
muszę zawiadomić naszych słuchaczy już kilka dni po rozmowie, którą nagrałam z Alicją Klęczą, że jest już czynna strona przeznaczona dla głosowania internautów. Podaję adres. Jest to www.pultusfestival.pl i trzeba kliknąć na głosowanie internautów. A warto posłuchać wszystkich zakwalifikowanych do konkursu zespołów i solistów i głosować, bo są naprawdę bardzo ciekawe niektóre wersje i zaskakujące zupełnie innym aranżem, jak choćby piosenka Żirki Kolos z Lwowa, która poprzedziła naszą rozmowę. Nikt na świecie nie wie, tym razem zaprezentowano nam jako klasyczny rock and roll. A kończymy również oryginalnym nagraniem zespołu polonijnego, bardzo ciekawa, absolutnie inna od wszystkich znanych nam wersji, Reni en Falco z Londynu, śpiewają Kwiaty we włosach, ale jako balladę. A za tydzień zapraszamy na kolejny odcinek rozmowy z Alicją Klęczą. Kwiaty we włosach otargał wiatr, po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już, choć przejdziesz świat i wszerz i wzdłuż. Kwiaty we włosach potargał wiatr, dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. I dzisiaj ty, i dzisiaj ja, to drogi dwie i szczęścia dwa. Więc choć z daleka wołać mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja, to drogi dwie i szczęścia dwa. Więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja, to drogi dwie i szczęścia dwa, i szczęścia dwa. Słuchają Państwo Radia 2000 FM 98.5. You are listening to Radio 2000 FM 98.5. Krakowska restauracja Trzy Rybki to jedna z bardziej ekskluzywnych restauracji, które znajdują się w Krakowie. Relacje z samej restauracji, o tym, co można znaleźć w jadłospisie, jak również na zapleczu, czyli w kuchni, podamy Państwu w drugiej części audycji. Jestem na ulicy Szczepańskiej 5, restauracja... Restauracja Trzy Rybki. Trzy Rybki. Rozmawiam z panem... Mateuszem, kelnerem w restauracji Trzy Rybki. Pan Mateusz, kelner z restauracji Trzy Rybki. I restauracja Trzy Rybki jest znana z tego, że jest odznaczona... trzema kompletami złotych sztućców Michelin. Właśnie. Jest to jedno z najwyższych odznaczeń w Krakowie. Jakie dotychczas została restauracja w Krakowie?
jakie dotychczas restauracja w Krakowie dostała. Tak, tak. Ile jest takich restauracji, które mają 3 zestawy sztućców Michelin? No w tej chwili 4 restauracje w Krakowie mogą się poszczycić tym wyróżnieniem. A restauracja Trzy Rybki otrzymała kiedy to wyróżnienie? No restauracja Trzy Rybki otrzymała to wyróżnienie, dokładnie nie wiem, bo pracuję tutaj od 1,5 roku, ale na pewno było to co najmniej kilka lat temu. Też bardzo wysoko plasowała się od samego początku tutaj w Krakowie też. Bardzo luksusowy hotel wymagał takiej oprawy gastronomicznej, bardzo dobrej restauracji również. Zdaniem naszych prezesów, właścicieli hotelu właśnie, którzy bardzo lubią nawiązywać do historii, odnawiać stare wnętrza hoteli, podobnie jak tutaj na przykład w hotelu starym zachowali freski, które są na ścianach, na sufitach właśnie, żeby nawiązać do historii tego miejsca, odsłonięte ściany też z XVI wieku w restauracji. Sama nazwa nawiązuje do lokalu, który się tutaj kiedyś mieścił w okresie międzywojennym, do restauracji, która nosiła nazwę Pod Trzema Rybkami. To był jeden z najlepszych okresów w gastronomii polskiej, okres międzywojenny właśnie. Najbardziej dynamicznie się rozwijała wtedy gastronomia właśnie, była na bardzo wysokim poziomie również w okresie międzywojennym. A w okresie PRL-u co tutaj było? A w okresie PRL-u również mieściła się restauracja Pod Trzema Rybkami, z tym, że był to lokal... No można powiedzieć o niższych standardach, nieco niższych, dużo niższych nawet bym powiedział. No tutaj przychodziło się na piwo, porozmawiać ze znajomymi jak do pubu, na jakieś przekąski, do wódki nierzadko, na przykład do jakichś alkoholi. Na pewno nie była to jakaś luksusowa restauracja wtedy właśnie w PRL-u. Tu jeszcze niektórzy nasi goście pamiętają właśnie tą restaurację, która się kiedyś mieściła właśnie wcześniej. I teraz jest to zupełnie zgoła inny lokal, który nawiązuje do najwyższych... europejskich, mam nadzieję światowych trendów również gdzieś w gastronomii też mamy świetnego szefa kuchni. Restauracja jest bardzo pięknie zaaranżowana, wnętrze mieści się w podziemiach kamienicy, pewnie przy ulicy Szczepańskiej, które są z którego wieku? Z XVI wieku, z tym, że muszę przyznać, że restauracja się tutaj mieści od niedawna, od niespełna roku. To jest zupełnie nowe skrzydło hotelu, które powstało tutaj około 2 lata temu, a restauracja została oddana do użytku rok temu. Posiadamy jedną z najnowocześniejszych kuchni w Polsce również, bardzo piękną. Chętnie pani pokażę, tylko muszę porozmawiać z sous-szefem, który dzisiaj zastępuje szefa kuchni Krzysztofa Żuchka. Wspaniałego kucharza. Najlepszego, z jakim współpracowałem, no bardzo przepraszam, tak superlatywek, ale to jest prawda. I to jest zupełnie nowa restauracja, która łączy sobie taki koncept połączenia nowoczesności, betonu, szkła, w bardzo, bardzo nowoczesnym wydaniu. Nie każdemu, muszę przyznać, to podoba, ale bardzo wiele osób ma bardzo pochlebne opinie na ten temat. Bo to jest połączenie szkła, betonu i właśnie tych starych XVI-wiecznych murów. Tak, oraz marmurów też trzeba przyznać. Marmury, onyksy to są rzeczy, z których słynie rodzina Likusów, czyli rodzina restauratorów, którzy są właścicielami nie tylko tego hotelu i tej restauracji, ale kilku hoteli w Krakowie oraz kilku hoteli w Polsce. O najwyższych standardach. Gościliśmy w swoich progach bardzo zacnych gości, jak na przykład w hotelu Copernicus spał prezydent George W. Bush, prezydent Stanów Zjednoczonych. Również przyjmowaliśmy papieża Benedykta XVI. Przygotowywaliśmy kolację dla cesarza Japonii, Akihito, restauracja Amarone, która się mieści na ulicy Floriańskiej, więc Likus znaczy luksus, takie mają hasło. Rodzina Likusów właśnie kojarzą się z luksusowymi miejscami, z świetną gastronomią. No i z najbardziej prestiżowymi hotelami w Polsce. Copernicus jest jedynym hotelem typu Chaton Boutique w Polsce obecnie właśnie, który mieści się na najstarszej ulicy w Krakowie, na ulicy Kanoniczej. Też polecam. Też. Ach, na ulicy Kanoniczej? Tak. Mhm. A pan jest studentem, dorabia sobie, pracuje na stałe tutaj? Ja pracuję na stałe tutaj już od 1,5 roku. Również jestem pasjonatem gastronomii, bardzo, bardzo mi zależało, żeby móc tutaj pracować. Byłem bardzo ciekawy, jak wszystko wygląda od środka i muszę przyznać, że jestem więcej niż zaskoczony, bo nie sądziłem, że jest to aż tak wysoki poziom. Niesamowita ilość czasu, którą się poświęca na przygotowanie chociażby jednej sztuki mięsa, to czasami kilka dni nawet, żeby przygotować dla gościa specjalne marynaty, sosy, które się gotuje na bazie właśnie wywarów wołowych, bądź mięsnych, bądź zdrowiowych. To w przypadku jakichś specjalnych, wystawnych przyjęć, tak? To w wypadku każdego dania, dlatego nasza karta jest dosyć krótka, żeby wszystko, co podajemy, było najwyższej jakości. Każde danie wymaga... Tego czasami nie widać na talerzu, ale to jest bardzo wiele procesów, które się składają na to, żeby osiągnąć taki efekt finalny, jaki się osiąga, co chętnie polecam pani sprawdzić w praktyce. Właśnie.
Zaraz będę sprawdzała. I jeszcze wracając do tych starych XVI-wiecznych murów. Czyli one zostały przypadkiem odkryte tutaj w podziemiach, czy było wiadomo, że tutaj są? Nie, wspomniał pan o polichromie. Wiadomo i był to zamierzony cel. Zamierzony cel odsłonić te mury, zachować je właśnie dla... wyeksponować dla naszych gości właśnie, w nawiązaniu do historii, ponieważ prezesi bardzo, bardzo troszczą się o walory historyczne też właśnie. Jest to dla nich jeden z priorytetów właśnie. Też kochają swój kraj, kochają Polskę, kochają Kraków i chcieli to ukryć, uwydatnić, pokazać innym również. To krakowianie, tak? Rodzina Likusów? Tak, tak. Dziękuję panu bardzo. Wracam do karty i zaraz złożę zamówienie. Dziękuję bardzo. Zamówienie. No, karta przedstawia się też interesująco. Jest wydana na takim miękkim, czerpanym papierze, również nawiązującym do starego stylu. Chciałabym jeszcze wspomnieć, że ta restauracja znajduje się w hotelu starym. Jak wspomniał pan kelner, należy to ta sieć hoteli do luksusowych, do rodziny Likusów. I właśnie znajduje się bardzo często właśnie w takich starych murach. Patrzymy teraz na przykład na przystawki. Opowiem państwu, co w takiej luksusowej, jak powiedział pan kelner restauracji, podaje się. Więc przystawki. Na przykład gołąb z wiśniami, kukurydzą i brokułami. To znaczy jest ten gołąb podany z torcikiem z wiśni, kukurydzy i brokuł. Bądź na przykład kacze wątróbka z bakaliami, gruszką na toście. I taka przystawka kosztuje 45 zł. Przy dzisiejszym kursie dolara to podzielone będzie prawie na 3, czyli to jest 10-15 dolarów. Coś tak jak u nas w zwykłej, nieluksusowej restauracji. Natomiast główne dania to na przykład mamy owoce morza z ryżem, estragonem, bądź łosoś z ziemniakami i zielonym ogórkiem polanym octem winnym. To już jest 90 zł, czyli również około 30 dolarów naszych. Również cena, powiedzmy, średniej restauracji. Mięso odrobinę tańsze, bo na przykład sarna podawana z selerem, jałowcem i kaszą gryczaną to 85 zł. Zupa warzywna z oliwką i z grasicą cielęcą 40 zł, czyli znowu około 11-13 dolarów w zasadzie. Desery również kształtują się w cenie około 13 dolarów i tutaj mamy na przykład owoce leśne z czekoladą i mascarpone, bądź pączek z ananasem i białą czekoladą, albo ciekawostka, twaróg z burakiem i kwaśną śmietaną. Oczywiście można sobie na koniec zamówić talerz z serami i tutaj mamy na przykład testun al barolo, ser, taleggio, ser zagrodowy z tyńca, konfitura i pieczywo i to w cenie 60 zł, czyli znowu około naszych 20 dolarów. Czyli ceny, powiedzmy, niewygórowane jak na naszą australijską kieszeń, po prostu takiej średniej restauracji naszej australijskiej. Tak się ceny kształtują, mówię to państwu po to, żebyśmy wiedzieli, czy nas stać przy następnej podróży do Polski na luksusową restaurację. No i myślę, że można sobie taką przynajmniej przystawkę za 15 dolarów zamówić. Jest to pewnie maleńka rzecz, ale po prostu eksperyment. Także zamawiam sobie przystawkę w postaci gołębia z torcikiem z wiśni, kukurydzy i brokułu. To, co podane jest na talerzu w restauracji Trzy Rybki, to istne dzieła sztuki, jak przystało na restaurację luksusową. Jak przypomnę, te dzieła sztuki za przystawkę to niecałe 15 dolarów naszych australijskich. Także cena na naszą kieszeń dosyć umiarkowana w sumie. Mam tutaj przed sobą gołębia podanego z... oczywiście są małe porcje. Podanego z wiśniami, zakomponowanego na talerzu niewiarygodnie pięknie. Talerz jest oczywiście polany sosem w bardzo fantazyjny sposób. Gołąb, kawałeczek, maleńki udka i kawałek mięska spoczywa na samym środku. Posypany jest kukurydzą prażoną. Obok kaszka manna, w zasadzie kaszka kukurydziana i maleńkie kwiaty brokułów i wiśni rozsypane w kilku miejscach. Bardzo artystycznie, bardzo pięknie podane.
Jestem teraz w kuchni restauracji Trzy Rybki. Kuchnia, jak słyszę, jest najnowocześniejsza w Polsce. Rozmawiam z panami kucharzami, z panem... Przemysławem Grudniem. Darek Marszewski. I z panem Darkiem Marszewskim. W czym to się charakteryzuje, że jest to najnowocześniejsza kuchnia w Polsce? No przede wszystkim tym, że jest nowa i nie wiem, mamy sprzęt indukcję, mało kto w Polsce pracuje na takim sprzęcie. No nie wiem, sprzęty są nowe i... Nie no, widzę, że wszystko lśni srebrem, stalą, także to rzeczywiście robi duże wrażenie. Czyli kuchnia nowoczesna i co goście najczęściej zamawiają? U nas karta zmienia się co 4 miesiące w zasadzie, na każdą porę roku. Bazujemy na regionalnych produktach przede wszystkim. Jest sezon na pomarańcze, dajemy pomarańcze, a jest sezon na marchewkę, dajemy marchewkę, szparagi, grzyby, wiadomo, wiosną nowaliki, jesienią grzyby, dynia. A kto pracuje nad doborem menu? Szef kuchni, który dzisiaj akurat ma wolne. Więc pan go zastępuje? Staram się. Ale słyszałam, że pan ma bogate doświadczenie. Pracuję 10 lat tutaj w tym miejscu. No i oczywiście uczę się cały czas. Pan Darek Maryszewski jest również kucharzem? Znaczy ja się uczę, może tak, ale skończyłem Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. No właśnie, to tym bardziej ma pan artystyczne podejście do kuchni. Ale dlatego tu trafiłem, bo kiedyś miałem okazję być na sali. Zauroczyło mnie przede wszystkim smak, sposób podania, no i obsługa, więc z tego powodu udało mi się jakoś tak wkraść na zaplecze i zostać na trochę dłużej. Czyli jest pan szalownikiem tak jakby. Tak, tak, to początki, pierwsze kroki. A co pan skończył na OSP? Ja skończyłem projektowanie szkła i malarstwo we Wrocławiu. We Wrocławiu projektowanie szkła. Tak. No a tutaj przeszklone dookoła, czyli no, pewnie jest to właściwe miejsce. Pewnie tak, dużo szkła, więc czuję się dobrze. Tutaj też zresztą takie szkła, które stoją na barze czy przy schodach, to są mojego projektu. O, to zaraz będę musiała zobaczyć. I parę obrazów tu już. Również. Bardzo się cieszę, bardzo mi miło. Również. Bardzo mi miło słyszeć, że po Akademii Sztuk Pięknych można się znajdować w różnych zawodach. Panie Darku, ma pan również rodzinę w Australii. Tak, tak, to prawda. I chciałem pozdrowić z tego miejsca, z kuchni hotelu starego, swoją siostrę Adrianę. Adrianę Jarosz, tak. Pani Adriana Jarosz i córka Julia. I szwagier, tak, pozdrawiamy. Tak, jak najbardziej. Pozdrowienia od pana Darka. No cóż, dziękuję panom bardzo. Rzeczywiście kuchnia jest tym pod wrażeniem dań i pod wrażeniem tego, jak one są podane. To jest po prostu dzieło sztuki. Uważam, że dlatego u nas kuchnia jest na takim wysokim poziomie, ponieważ bazujemy na bardzo dobrych produktach, na świeżych rybach. Nie bazujemy na półproduktach, tylko wszystko przychodzi w zasadzie nieprzetworzone, my dopiero to przetwarzamy, także począwszy od pieczywa, po lody, wszystko robimy sami, własnymi rękoma. Nie ma czegoś takiego, że przychodzi coś gotowe, my to tylko otwieramy i podajemy gościom. Tylko bazujemy na świeżych produktach, czyli świeże ryby, niemrożone, mięso świeże, wiadomo. No po prostu ma być jakość i od tego zaczynamy i potem dopiero nasza ciężka praca tutaj. Staramy się to wszystko doszlifować. Nie ma czegoś takiego, że przyjeżdża nam, nie wiem, gotowe pieczywo, które pani jadła, że nie wiem, z piekarni i my to podajemy. Nie, po prostu robimy to sami. No pieczywo było też pyszne. Ta zielona bułeczka była z czym? Z ziołami. Bazylia, pietruszka, zmiksowane i dodane z mąką wymieszane. Także zapraszamy słuchaczy Radia 2000 FM. Restauracja naprawdę na wysokim poziomie. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję bardzo. Będąc tak jak pani tam na sali, miałem okazję skosztować i po prostu no, ta ciekawość, żeby zobaczyć ten kurczę, jak to powstaje. Także to, co mówi Przemek, no nie ma w tym jakiejś ściemy, tylko po prostu... Tak jest. Tak jest. Ja również pani już o tym wspominałem wcześniej nawet, że tutaj wszystko jest wytwarzane właśnie przez kucharzy i jakość stoi na najwyższym poziomie i to jest priorytet dla nas właśnie. Nie no, obsługa jest pierwsza klasa światowej klasy, naprawdę. Muszę powiedzieć tak, naprawdę. Dzień dobry. Panowie, chciałem przedstawić pani Sydney z radia polonijnego. Dzień dobry. Dział cukierniczy, czyli tutaj powstają piękne desery. Tak. Desery. Jest osobny szef cukierni, dzisiaj Michał. Bardzo mi miło. A popisał... Konrad Korsza, jeden z najlepszych cukierników, ale dzisiaj zastępuje go Michał. Myślę, że go następca. A takie popisowe danie cukiernicze to... Wszystkie są popisowe, Konrada. Wszystkie z karty są popisowe. Tak? Wszystkie z karty. To myślę, że tutaj akurat jeśli chodzi o desery, to naprawdę ciężko znaleźć no, godnego przeciwnika dla Konrada, że tak to ujmę kolokwialnie. Naprawdę imponujące połączenia smaków. Też ja nie wiem, pani zaproponował deser jakiś na Skybarze, jeśli można. Dziękuję bardzo.
Mamy również delikatesy swoje z lokalnymi produktami. Zresztą tutaj do tych delikatesów też tworzymy produkcję niektórych produktów. I w przyszłości można będzie zrobić zakupy na przykład z kucharzami z naszej kuchni i ugotować coś pod okiem szefa kuchni. Tutaj też jest również płyta indukcyjna, specjalny chłodniczy czyli stół. Czyli jak będzie można po prostu przyjść i sobie coś ugotować w jakimś tak, sensie? Tak, będzie można coś zakupić w naszych delikatesach i ugotować razem z szefem kuchni. Ach tak! Z tych produktów zakupionych. Nie, no to świetnie. To jest pomysł, który przywieziony został z Włoch właśnie. Ale nie, to świetny pomysł, czyli będzie można po prostu zamówić sobie takie, gotować razem z szefem kuchni, nauczyć się czegoś ciekawego, ciekawych przepisów. Tak, na tak zwanym live cooking studio to jest taki bardzo nowatorski pomysł. A wszystko to, drodzy słuchacze, i chciałabym to podkreślić, wśród tych starych, XVI-wiecznych murów. Przejścia w kuchni również są wśród tych murów takie łukowate sklepienia, może obramowania tych przejść, ale to coś nieprawdopodobnego. Portale. Jak świeżo tutaj jest, jak chłodno właśnie, wszystko jest klimatyczne. Bardzo komfortowe warunki pracy. A tutaj rzeczywiście się utrzymuje, bo to są mury. Dziękuję bardzo. Powtarzam jeszcze raz numer telefonu do studia, który będzie czynny zaraz po zakończeniu audycji przez 15 minut. 9715-5411. Za tydzień zapraszamy na audycję Eli Celejewskiej. Audycja zbliża się już do końca. Życzę Państwu przyjemnej soboty, niedzieli, a na zakończenie proponuję kultową piosenkę w wykonaniu grupy Budka Suflera. Znowu w życiu mi nie wyszło, uciec pragnę w wielki sen. Na dno tamtej mej doliny, gdzie sprzed dni doganiam dzień, w tamten czas lub w jego cień. Znowu różowy, pod nim dom i tamta sień. Wszystko w białej tej dolinie, gdzie sprzed dni doganiam dzień. Jeszcze głębiej zapaść w sen. Późno, 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 późno. Późno jest, sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów. Wszystko znów. Znowu szarych dni pagóry, znów codziennych rzeczy las. Wolę swoją znów dolinę, obok której płynie czas.
nie jest.